Wyciąg z lilii chaosu. Zupełnie nieprzewidywalny. Nada zapachowi charakteru. Zbyt duża dawka może sprawić niespodzianka. Aj, ostrożnie. Ale was zaskoczyłyśmy. Tak. Cześć, Tamiko. Jak się masz, Burst? Możecie mi podać tę roślinę? Niezły żart. Tak. Trzeba bardzo, bardzo, bardzo się postarać, żeby mnie pokonać. To zabrzmiało jak wyzwanie. Zakład? Stoi! Musimy znaleźć kilka kwiatów do nowego zapachu. Tylko uważaj na ewentualne psikusy. Będę bardzo czujna. To powinno przestraszyć nasze skąksiczki. Zaczynamy. Zaraz. No. Stamtąd dolatuje piękny zapach kwiatów. Może trzeba przełączyć na zielone. To będzie doskonałe miejsce na nasz piknik flap. Mamy was! Och, przepraszam. Myślałyśmy, że to ktoś inny. Cześć! Nasze zielone żabki poczerwienieją ze wstydu. Już idą. Tu jest ładne miejsce. Teraz! Hej, zmieścimy się? No pewnie! Usiądziemy z boku. Och, tak bardzo was przepraszam, ale do twarzy wam w tym kolorze. Lilie już rozkwitły. Chodźmy, Caper. Tego nie będą się spodziewały. Właśnie te lilie były nam potrzebne. Hej! Co się dzieje? Kiedy Tamika i Burst przyjdą zrobić nam kawał, będziemy czekać. Zapomniały zamknąć drzwi. Pater, nie! Czekaj, jesteśmy... mokre. Halo? Jest tam kto? Jest niespodzianka! Tamika! Burst! Co wy tu robicie? O nie. Czy to dzisiaj? Czyżbyśmy przyszły nie w porę? Tak. To znaczy nie. Ale właśnie robimy ostatnie poprawki w naszej kolekcji i... W takim razie może przyjdziemy później. Nie, nie! Wejdźcie! Wejdźcie! Ale... bałagan? Nie! Kolekcja! Wygląda wspaniale! A te kwiaty... O! Po prostu... O! To lilie wodne. Rzadka odmiana. Odwiedziliśmy z Flapem śmierdzące mokradła, żeby je zerwać. Są największą ozdobą kolekcji. Wszystkie jej elementy są przepiękne. Dzięki. Ja i Flap śpieszymy się, żeby skończyć do wieczora. Wtedy przyjedzie auto i zabierze kolekcję na tydzień mody. Racja! Musimy się śpieszyć. Możemy wam pomóc? Nie! Po prostu czujcie się jak w domu, dopóki nie skończymy. Są zestresowani. Może im pomożemy i trochę tu posprzątamy. Wtedy na pewno szybciej skończą. Tak, tak, tak. Ale lepiej zejdźmy im z oczu. Tak. Niespodzianka!
małe porządki. To nic takiego, naprawdę. Moje rzeczy! Gdzie one są? Wszystko jest pięknie poukładane. La 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 la. Nic nie rozumiecie. Właśnie tak pracujemy. W takim bałaganie? To nie bałagan. To nasz twórczy chaos. La 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 la. Och, nie wiedziałam. Przepraszamy. Nie szkodzi. Wiem, że to miała być pomoc. Mam pomysł. Może ty i Burst coś przekąsicie? Kuchnia jest tuż obok salonu. Zgoda. Dobrze. Na czym stanęliśmy? No tak. To było pyszne. Przepraszam. Pater i Flap na pewno są głodni. Może zrobimy im smaczną niespodziankę? A teraz trochę sobie tutaj odpocznijcie, podczas gdy ja przygotuję moją słynną maseczkę uspokajającą z gwarancją natychmiastowego odprężenia. Zaraz wracamy. Świetnie, tylko szybko. Śpieszę się. To było najtrudniejsze. Teraz przygotujemy maseczkę. Doskonale. Jeszcze tylko drobinkę tego. Potrzebuję jeszcze troszkę tego i szczyptę tego. Szybciej, szybciej, szybciej. O, jesteśmy spóźnione. Hej, może byśmy tak rzuciły zaklęcie? No wiesz, żeby trochę to wszystko przyspieszyć. Już prawie gotowe. Dość tego. Już. To powinno... To nie działa. Słuchaj, Flik, uciekamy stąd. Ale nie martw się, wrócimy zanim się zorientują, że nas nie ma. Ojej, chyba w gęstej dżungli coś jest nie tak. Hej, gdzie jesteście? Szukałyśmy was w całej dżungli. Tak, wstąpiłyśmy do Sili. Na zabieg relaksacyjny jest świetny, prawda, że jest świetny, Shinny? Miło się rozmawiało, pa, pa! Co to było? Nie wiem. O-o, moje zaklęcie się nie udało. Chyba przyspieszyłam czas w całej gęstej dżungli z wyjątkiem spa. Nic nie szkodzi, zaraz to naprawię. Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Potrzebuję trochę spokoju. Ha? Gotowe! A teraz nałożymy wam maseczkę, żebyście wreszcie zaznały spokoju. Daneso, całe szczęście, że jesteś. Tamika, Burst, czy to wy? Myślałam, że to tylko przeziębienie, ale potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Co to znaczy dziwne? Dość trudno to opisać. Za każdym razem, kiedy Burst kicha, dzieje się coś bardzo niezwykłego. Przepraszam. O, widzisz, o czym mówię? Ojej! Tutaj zdecydowanie coś jest nie tak. Co? Przepraszam. O,
Najwyraźniej złapałaś rzadką chorobę zwaną czarokichawką. Nie, tylko nie czarokichawka! Zaraz, co to jest? Mówiąc naukowo, to przypadkowe rzucanie czarów, które objawia się przy każdym kichnięciu. Magiczne kichanie! O! O! Czy to poważne? Cóż, jeśli dzisiaj nie wyleczymy, skutki mogą być trwałe. Lepiej ruszajmy w drogę. W drogę? Dokąd? Do leczniczych źródeł. Tam na pewno Burst wyzdrowieje. Jeszcze tylko kawałek. Dobrze, bo już nie mogę patrzeć na biedną Burst. Czekajmy! I co teraz? Kryć się! To pułapka! Mało brakowało. Zbyt mało. Lepiej stąd uciekajmy, zanim się uwolnią. Oj, możemy się zaokrętować? Kapitan wyraża zgodę. Chodźcie, jest miejsce dla wszystkich. Kompas. Hej! Następny postój, uroczystość otwarcia tropikalnej kawiarenki w gęstej dżungli. Hurra! Jest tak cudownie, prawda? Sama rozkosz? Tak, jak dzień w spana rzece. Uważajcie na wielką skałę! Jaką skałę? Właśnie. Ja i Caper też nie. Nie bójcie się, odnogi rzeki wkrótce się połączą. Zaraz za... progiem rzecznym? Próg rzeczny? Próg rzeczny? Wodospad. Ojej, co się tutaj dzieje? Magła impreza!
się pobawicie. Pomóżmy Szyni zrealizować zamówienia. Niemożliwe, jest ich za dużo. Nic nie jest niemożliwe, mamy siebie nawzajem. I nasze zaklęcia. Tylko spójrzcie. Na pewno ciężko tam pracują. Zamówień jest aż po sam sufit. Jak mówiłam, nawet więcej. Dobrze, trzeba dodać jeszcze jakieś składniki, zanim zaczniemy wyciskać sok. Młodą pszenicę! Mam alergię! Masz alergię na młodą pszenicę? Ha, nigdy o tym nie mówiłaś. To pewnie przejściowe. Ha! Nie otwieraj tamtych drzwi! Tych drzwi? Tak, nie otwieraj tych drzwi. Hej, złapmy to wielkie mango, zanim komuś coś się stanie. Żadnych gwałtownych ruchów. Przyjąć ani jednego więcej. A! Znalazłam czterolistną koniczynkę! Po soczku dla każdego! Hurra! Obawiam się, że wyciskanie soku z mango nie jest łatwe. To było straszne. Świetnym dodatkiem do tej pięknej wystawy? Oh, Sage! Kaper! Świetnie, że jesteście! Witajcie w moim spa! Oh, tu jest tak przytulnie i spokojnie! Dbamy o to! Prawda, Tribody? Tak, to prawda! Czasami nawet jest aż za spokojnie! Nie przejmujcie się, one się poddają mocy kwiatu. To nasz najbardziej relaksacyjny zabieg. Uuu, widzę koszyczki pełne różności. Co nam przyniosłyście? Przedstawiamy naszą najnowszą linię organicznych perfum pod nazwą... Kwiatowa sensacja! Kwiatowa sensacja? Ha, podoba mi się! Poczekaj, aż powąchasz. Pozwól. Korek zacisnął się na dobre. Kaper, mogłabyś mi pomóc? O nie! Naprawdę ładny zapach! O, Silo, bardzo przepraszam. Zaraz to posprzątamy. Nie ma potrzeby, Sage. Nic takiego się nie stało. Oddychajcie i zrelaksujcie się. Ja i Tribody przyniesiemy mop. To tyle, jeśli chodzi o dobre wrażenie. Posprzątajmy, zanim one wrócą. Szybko! Podaj ręcznik. O nie, Kaper, szybko! O, to była piękna akcja! Aaaa!
gdzie ten nasz mop się podział? Wydech! Masz rację. Trzeba oddychać. Poradzimy sobie. Mamy nerwy ze stali. I zrobimy najgorsze wrażenie w dziejach. Gaper! Łap! Ale szybko biega. Tak, Piki powinna pobiec w maratonie po gęstej dżungli. O, witajcie. To już w ten weekend. Ja i Berst chciałybyśmy wziąć w nim udział, ale nie biegamy zbyt szybko. Cóż, możemy was nauczyć. O, jesteście najszybszymi z najszybszych. Pomożecie nam? Oczywiście, ale ostrzegam, nasze metody przyspieszają bicie serca. Nie martw się, obie mamy serce jak dzwony. Świetnie, więc zaczynamy trening. Pierwsza zasada, koniec z napojem czekoladowym. Kupujemy hurtowo. To jakie będzie pierwsze ćwiczenie? Skakanka? Nie. To lista waszych ćwiczeń. Mamy zrobić wszystko, co jest na tej liście. Zaufaj mi, to działa. Do biegu? Gotowe? Może nam pomożecie? Złapać dzięcioła i posmarować mu dziób ochronnym kremem, aby go nie uszkodził. Dobrze, a więc gdzie jest ten dzięcioł? Zaraz go złapię. Teraz! No nie. Łap go, Berst! Tylko się nie gniewaj. To było wyczerpujące. Umyć Susłowi zęby. Szybciej, Berst! Mam cię! A za to, że śmiejesz się z mojej przyjaciółki, użyję pasty o smaku wiśniowym. Przypomina syrop na kaszel. Już, znacznie lepiej. Oczyścić z resztek miodu ul pszczół. Uch, może pszczoły będą w lepszym nastroju. Nie! Ja je odciągnę, a ty wyczyść ul. Możesz zaczynać, Ber! Nie mogę się ich pozbyć! Uciekaj! Ja to nazwałam czarozmieniaczem. A co właściwie ten czarozmieniacz robi? Zamienia różne smaki. Pokażę ci. Chcesz podrażnić swoje kubki smakowe? Weźmy papryczkę jalapeno i żelka. Wrzucamy do maszyny, wciskamy przycisk i... Muszę jeszcze nad nim popracować. Ale co się stało? I dlaczego wyglądam jak ty? Chyba zamieniło nas miejscami. Nie martw się, naprawię to. Muszę go tylko podregulować. Ty jesteś mną, a ja tobą? Nie! Nie dzisiaj! Napraw to natychmiast! Tak, zaraz to zrobię. Mówię poważnie. Zaraz tu będzie Larisa, która ma przeprowadzić wywiad na temat wielkiego otwarcia. Nie martw się, będziemy udawać, że każda jest sobą. Dopóki tego nie naprawię. Piki? Shinny? Halo? O nie! Nie denerwuj się, dopilnuję, żebyś dostała 5 gwiazdek, słowo!
ochraniacz. Szybko! Larisa! Ringlet! Witamy was na wielkim otwarciu! Jak to się nazywa? Tropikalna kawiarenka. Jasne! Tropikalnej kawiarenki! Okej, chyba trochę przesadziłaś. Piki, dobrze się czujesz? Nic jej nie jest, to tylko nerwy, wielki dzień. O, Bri, a co ty tutaj robisz? Wspieram ją psychicznie. Przecież taki nieuważny pseudowynalazca jak ja nie otwierałby kawiarenki. Hej! Wydajecie mi się jakieś dziwne. O. Lariso, może skusisz się na jedną z przepysznych babeczek, Piki? Są pyszne. Co jest w przepisie? Nie mam pojęcia. Różne składniki. Przede wszystkim syrop klonowy. A ty skąd wiesz, co jest w babeczkach Piki? I czemu masz taki dziwny głos? Nie wiem. Jestem zdenerwowana otwarciem mojej kawiarenki. Co się tutaj dzieje? Tutaj? W dzień otwarcia tropikalnej kawiarenki w gęstej dżungli? Nic. Piki, może powinnyśmy poczęstować Larissę i Ringlet czekoladkami? Czekoladkami? Dlaczego? Dlatego, że są takie pyszne! No jasne! Są przepyszne! Prawda, że świetna zabawa? Jeszcze nie skończyłam! O, jeszcze nie skończyłaś? Naprawdę? Chcesz się pościgać? Tak, tak, tak! No to słuchaj, kto ostatni na ziemi, ten przygotuje zwycięzcy napój. Mam ochotę na bananowy! Bananowy? Ale z ciebie mały żarłoczek. Uważaj, na miejsca! Gotowi? Remis! Remis? Jesteś mi winna napój bananowy! Ale to naprawdę był remis. I nie, nie jestem ci winna napoju bananowego. Dotknęłyśmy pnia obie w tym samym momencie. O, imponujące. O, cześć Larissa. Ringlet, dzięki. Wiesz co, przy odrobinie praktyki... I ciężkiej pracy. Tak, i ciężkiej pracy mogłybyście się z nami zmierzyć. Zaraz, co? Nie zrozumcie mnie źle. Jesteście świetne, ale my jesteśmy lemurami. Drzewa to nasz żywioł. Co ty powiesz? Jestem pewna, że ja i kompas pokonamy was w skokach wśród gałęzi. Założysz się? A ty? O, jeszcze będziecie tego żałowały. Świetnie, zakład stoi. Niech Ringlet reprezentuje nas. Niech kompas reprezentuje nas. Żeby było ciekawiej, przegrani stawiają obiad w tropikalnej kawiarence. No dobrze. I żeby było nawet jeszcze ciekawiej, dodajmy kilka przeszkód. O! I ty takie coś nazywasz przeszkodami? Błagam. Z masłem. Ringlet da sobie z tym radę. Oczywiście zaraz za kompas. No to zaczynamy! Kto pierwszy na szczycie, ten wygra. Na miejsca? Gotowi do biegu? Start! Biegnij, Ringlet! Szybciej, kompas!